Zebrałem 8 graczy, którzy wybrali 8 ich zdaniem najlepszych czempionów w League of Legends. Teraz zmierzą się oni w 7 konkurencjach, żeby wybrać najlepszego herosa w grze. W pierwszej rundzie odbędziemy wyścig wokół Riftu, biegniemy za wszystkimi wieżami i Nexusem. Nie chcę! O kurwa, ile? Oj, chłopaki! Co dalej? Trzeba się zlifestylować chyba. Biegnie chłopczo! Nie, kurwa! Strix upada! Oj, chłopcio, chyba sobie jeszcze tutaj... Ale Lipton! Dobra, chłopcio, pada! Co tam, kapten? Lifestyluješ. A szao, jaki jest plan? Aha, poty są odpalone. Nie, dobra, ty nie masz szans. Poszli! Dobra, Bezu zużywa spele niepotrzebnie. Tak, niepotrzebnie. Spokojnie, mam cooldown na to. Ty, ale jest szybki skurczysyn. Chyba w ogóle wyjebane ma w tym mate'u, on biegnie pierwszy. O, dobra, zwątpili. Saga się nie pierdoli, leci! Dobrze, Saga, leci! Flashuje to! Benek! Ooo! Dobra! Ty, Saga, to może Saga Giga Knaga! Aj, prawie! Meditite! Nice. Dobra! Pomagają mu w ogóle! Ty, pomagają mu po raz kolejny, co się dzieje? No i teraz uda mu się przeżyć ten turret. O kurde! I Saga, proszę państwa, jako jedyny dobiega do mety, gratulacje. Czyli najkrócej, jeżeli mnie oczy nie mylą, dobiegł Benek. No nie! Nie! Niestety, Tarecik stwierdził, że mnie wybierze z 4 osób. No dobra, to dziękujemy w takim razie Benkowi. Proszę państwa, sponsorem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny polski bookmacher z najlepszymi bonusami na rynku. Jak wszyscy dobrze wiemy, trwają Worldsy. Jesteśmy w trakcie fazy grupowej, której moim zdaniem najłatwiej jest wytypować zwycięzców poszczególnych matchupów i najłatwiej wygrać coś na kuponach. Ja na przykład sercem jestem za Cloud9, ale nie wydaje mi się, żeby oni wyszli z grupy Stewan, Edward Gaming i Fnatic. W grupie B mamy G2 i nie wiem jak będzie, ale zawsze będziemy kibicować naszemu poznańskiemu Marcinowi. W grupie C nie mam faworytów, za to w D, no chciałbym, żeby 100 Thieves przeszło dalej. Pewnie tak jak w przypadku Cloud9, nie jest to do zrobienia. Takie życie. I tutaj pojawia się STS. Po pierwsze, pierwszy zakład do 100 zł macie za darmo. Jak wam wejdzie, wygrywacie, jak nie wejdzie, dostajecie z powrotem swoją stówę. Po drugie, w STS macie zadania, za których wykonanie możecie zgarnąć dodatkowe 60 zł do wykorzystania na platformie. I po trzecie, przy pierwszych 3 wpłatach dostaniecie od STS bonusy do 1500 zł łącznie. Wszystko to z kodem HODO. Wszystkie informacje o promocji macie na stronie sts.pl. Link do rejestracji oczywiście jest w opisie. A i pamiętajcie, żeby w karcie w prawym górnym rogu dodać kod HODO. I uwaga, oferta tylko dla pełnoletnich. Przypomnijmy jeszcze w trakcie odcinka, ale teraz wracamy do akcji. W drugiej rundzie ocenimy skiny, które wybrali nasi gracze. Zapytałem was, kochani widzowie, o wasze zdanie, a teraz zobaczymy, który ze skinów, które wybrali nasi gracze, podobają wam się najmniej. Imaginę, że Spirit Guard Udyr spada, nie? Na pierwszym miejscu najbardziej popularny skin, najładniejszy zdaniem moich widzów, to oczywiście Spirit Guard Udyr. Okej, dobra. I ten najpopularniejszy odpada. Druga pozycja, 18% głosujących wybrało Duality Dragon Volibera. Gratulacje, Bezu. Kolejna postać to Dragon Trainer Tristana, ale niestety Dzienka już nie ma z nami. Sadka, jakby przeszedł w końcu. Kolejny skin to Project Yi. O, czy mi się wydaje, czy te skiny lecą cenowo po prostu? Chuj, nawet nie jest za RP, pozdrawiam. No właśnie, dlatego... Kolejny skin to jest Arcade Hecarim, 9,5% głosujących. Jednak dobrze, że oddałem ten głos w ostatniej sekundzie. Dobra, proszę państwa, kolejny pik, 9,4% głosujących, to jest Urfwick. A, dobra, to dzięki tym 9,3% głosujących. No i dobra, proszę państwa, w takim razie, dwa ostatnie piki, podpowiem, że jeden zdobył 5%, drugi zdobył 3% i ten, który przegrał, jest najmniej popularny wśród naszych widzów, to Cyberpop Action. Ludzie nie lubią Akshana. Także niestety żegnamy się ze Strixem. Weronika, gratulacje, przechodzisz dalej. Tak się kończy, kiedy chce się filmy HODO zainwestować. Pozdrawiam. Właśnie, za ile kupiłeś tego skina? Za pełną cenę, za 1500. W trzeciej rundzie zadaniem graczy będzie jak najszybsze zrobienie wybranego kampa w dżungli. W ostatniej rundzie pierwsze miejsce zajął Shao, dlatego to on wybierze jako pierwszy kampa. Raptory. Raptory? Naprawdę? Ja wiem, co on zrobi. Ty, faktycznie to będzie szybciej niż krab. Holy crap! 9 sekund, Shao! O kurwa. Ja wybieram kraba akurat. Wow, już smajciora pierdalną. Dobra, kurde, przepraszam, to było 7 sekund. Dobra, Saga, rozumiem, że wybierasz wilki, tak? Tak, ja wybieram wilki. Ja hipotetycznie, jak mu podpierdolę kampa, tego nie zrobi. Ale prędkość leci. No jest ciężko. No kurwa! Misplay! Dobra, to było 14 sekund. Biorę żabulca.
Dobra, smaga ją. Jest grubo. Wiesz coś, co jest grube? Twoja mama. 15 sekund, proszę państwa. Następny będzie kapitan. No blue. Oj, 10 sekund już. 15 sekund również. I została nam, proszę państwa, Weronika. Jaki kamp wybierasz? Red buffa. Weronika wybrała reda. Poszła. Uuu, smaga się z macką. 10 sekund już. Czas leci, ona trzyma smajta. 19 sekund i jeżeli się nie mylę, to jest to najgorszy czas w tej rundzie. Nie mylisz się, Jakubie. No dobrze, w takim razie, Weronika, niestety odpadasz w tej rundzie. W czwartej rundzie zadaniem graczy będzie przetrwanie w ringu z nafidowanym Dariusem. To przetrwa najkrócej, odpada. Z plusów to ja będę sterował Dariusem, także macie spore ułatwienie. Let's go! Chodź tu, kurwo. Ja ci dam wbijanie, kurwa, levela. Teraz ci, kurwa, wbiję. 7 sekund, proszę państwa. Okay. Ja pierdolę. To teraz kapitan. Let's go! O ty, to dobre. Dobre to zagrał. Kuźwa Wardęga. Nie zużę, stopłocza i tak. Ja też. Nice. Let's go! O ku... O, dobra. Co tak się... Kurwa, broken gówno! 12 sekund, już wiem, że liczę. Oj, chyba wiem, kto teraz odpadnie. Teraz szało, let's go. Co to za stuny, kurwa? No i to... 17 chyba. Ulta zostawił na beza. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No, chłopiem jesteś. 15 sekund, tak czy siak. W takim razie okazuje się, że chłop cię najkrócej wytrzymał ze mną w ringu. No, co mam powiedzieć? Zimno mi w ręce, nie kliknąłem stopwatcha i chuj. Dobra, czyli tak w takim razie żegnamy się z chłopciem i przechodzimy do następnej rundy. Słuchajcie, jesteśmy po kolejnej rundzie, także szybkie przypomnienie. STS.pl. Kod HODO. Klikajcie w opisie. Lecimy dalej. W piątej rundzie gracze stoczą ze sobą pojedynek 1v1. Parę dobierzemy w oparciu o wyniki z poprzedniej rundy. Według schematu najgorszy z najlepszym. Znowu! Czyli kapitan zawalczy z Shao, a Saga zawalczy z Bezem. Ja pierdolę. Wasz fight się zaczyna za 3, 2, 1, let's go. Egzościor szybki. Kapitan w tym czasie w ogóle nie atakował, w sumie mądrze. Kila się teraz z Shao. Shao na kurwa z pazurów i to jest to! Shao, przychodzi do następnej rundy. Saga, dżentelmeńska walka. Dżentelmeńska walka! Dobra. Już smaga go swoim pazurem. Jebany niedźwiedź, egzościor, ignite. Ale Saga nie daje za wygraną. Zdążył kurze wyzdoczować, ale to było potężne zagranie. O kurwa, ale tam tempo mi się skończyło! Co się stało? Bezu wygrywa ten pojedynek. Do następnej rundy może przejść tylko i wyłącznie jeden z was. Przegraliście swoje poprzednie pojedynki. Teraz jesteście na 6 levelu. Czas start! Saga od razu na ulcie odpalony. Zobaczymy, czy kapitan w ogóle będzie chciał kastować swojego... Kastuje reczkę na egzoście i za... na Sagę potężnie! Ja jestem głupi w chuj, kurwa. Czemu ja tego kurzyłem? Aj, aj, aj. W półfinale zadaniem graczy będzie zniszczenie jednego plate'a wieży. To zrobi to jako ostatni, odpadnie z dalszej rozgrywki. Zaczyna kapitan. Tepa jednak! Jest teleportacja na midlane. Nie pierdzieli się, zobaczymy ile mu się uda damage'a wbić. No całe 30 damage'a dostała ta wieża. Wydaje mi się, żeby się zdążył wylotować obrażenia. Nie, bo mnie zdążył, a ja chcę sobie wave'a ustawić. Manipulacja wave'ami, nie atakuje. Ty chcesz zestakować dwa wave'y, tak? No, tak jest plan. Dobra, i proszę państwa, jest Cannon Wave, jest Demolish, zobaczymy ile kapitan zrobi damage'a. Dobra, proszę państwa. 3-12, wynik kapitana. Teraz kolej Shao, zobaczmy jaki zrobi czas. Też ma tepa, ma smite'a, ale nie tepuje od razu, idzie na k***wiać wieżę. No, w tej chwili jest o 3 punkty damage'a dalej niż kapitan był w tym momencie. Zawsze coś. On chyba zdąży tam pobiec jeszcze raz, zanim się miniony zrespią. Raz, dwa. 3 autoataki! I demolisz. Wszystkie miniony są, dwa razy zdążył się już wywalić. Typowy solo queue experience, proszę państwa. Dobra, on tutaj nie stakuje wave'ów, on biegnie na cebulaka, prosto przed siebie. Kolejny demolisz zaraz będzie. No jeszcze minuta do czasu kapitana, a tu już prawie plate spadł. Może jeszcze nie w tej fali, chociaż... Stankuje to? 2-24, proszę państwa. Bezu, strategia podpierdzielona od Shao, wydaje mi się. Te same runy, te same spele, zobaczymy. Co ja tu mogę, jakieś skiny? Co to jest za zajebisty czy? No to jest ultimate skin. Kolorki wybierasz. Ty! On największy damage bił, 44 damage'a. Wow. Bezu będzie szybszy, ma pasywkę. Mówicie, że w końcu będzie inny finał niż kapitan na Shao? Tak mi się wydaje.
Jezu, ej, on też? Dobra, szybko mu to idzie. O kurwa, zjebałem! A spokojnie, on to już słyszuje w tym momencie. Czy to będzie już teraz? Już bardzo blisko. 2.23! Ty, to jest lepszy czas niż szało. Bezu, gratulacje, przechodzisz do finału. Ale nikt nie widział tego, nikt nie widział tego. W wielkim finale Bezu i Shao zbierze się ze sobą, korzystając ze wsparcia czterech supportów: Soraki, Yumi, Jany i Lulu. To zniszczy nexus przeciwnika, ten wygrywa dowolnego skina w lidze. Dobry, Bezu, jak wygrasz, to jakiego skina chcesz? Sprawa jest taka, masz przespę znajomych, to nie? No. To byś mu zgiftował Akalkę z Guardią, bo powiedziałem mu, że kiedyś mu sprawię. Uwaga, 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 inwidują. Nie, tylko Shao właściwie. Oj, oj. Oj, nie tylko Shao. Exos, jedziemy z nim. Co tu się dzieje? Tych też chyba. Kaptyna. Jeszcze Yumi jedzie. Dobre, flashnął, dobra, zajebiście. Ważne pytanie, jakiego skina wybierasz, jak wygrasz? Ja? Pieniądze. Idź od drugiej strony. Tak. Kupuję. Bez heala. Poka, mam go. Mam go. O kurwa. Co jebany? Dojechał mnie. O, nice, poka. Dobra, lecimy na rys. Saga, trolujesz, kurwa, debilu jebany. Ale to jest w niefortunnych sytuacjach. Twoja stara to niefortunna sytuacja. Ej, Saga. Jest. Chodź tu, dobra. O, dobra, Jana może jeszcze dawna. Zarąbisz się. Mam go. AAAAAA! Wiktoria! Chodźcie Drake'a może, co masa. Top, Heralda będę robić. Idzie do was, będzie próbował mnie zonować. Dawajcie najpierw Shao. Git, Herald nasz. Ślicznie, dobra. Fox. Dobra, Saga zaczyna schodzić ze mną tylko teraz, bo oni mieli Yumi i wygrali tym. Dragon jest zaraz. Pierdolam się tam. Jednoka. O kurwa. Slow. Nie dam rady chyba. Jakim cudem ja żyję w ogóle? Ten uder jest tak broken. Ja czekam. Ja, ale nas rozkurwił. Jezu, jakie to dzikie jest! Nie dacie rady! To jest 3-1. Ja, Interka. Jaki ten uder jest świetny! Wy nawet nie wiecie, jaki to jest fan być tym uderem! Uważajcie, tylko oni tu się mogą pojawić, nie? Nie za głęboko, nie dajwujcie. O, już leci, no bo. Jezus, Bezu, za głęboko! Sorki, daliśmy radę. O! Wygrywamy! To był Bane! Obecnie! Ale mi się wyszło. Ty, no nasi są teraz! A, dobra, nie są. Teraz ty jeszcze się Herald ją zakupił, co? Dobra, do domu, bo on już wstał. Zarobiliśmy w hajsu, jest dobrze. Na smoka musimy się wziąć tego. Możemy się przekampić gdzieś. Dragon, oni już tam są, jakby co. O, możemy w niego... Dobra, go. To są wszyscy. Wygrywamy tu. Chyba, wygrywa to. Ej, po tej grze będzie można napisać support div. Czekajcie. O nie! Cofam się. Co to było? Nie, to miałem kiknąć. Tak jest. Dobra, wywalone. Baron, tylko czekaj, bo tam Soraka... Dobra, zginie to zginie. Nie ginie! Kurwa mać. Rolowaliśmy chyba to na Adelulu, myślę, że... Boże jakoś! Kurwi! Czekaj, że... Nie, że burza pizga za oknem. Chodźcie po ten Baron. O kurwa! O, hodowcy, coś mówię, żeby razem... Zgrałem, no chciałem wizję zrobić, no. Możemy próbować Barona, tylko nie będą próbowali bazę wtedy chyba. Tepek, dobra, wybitowałem cię, tepeka disengage. Dobra, robię Barona, przejmujemy to! O kurcze! O nie! Oj, nie. No, łapiemy ich! Dobra, są nasi. Kończymy grę! Wywalone, kończymy grę! Aha, bo to Onexus mają! No to Onexus! Przespa wygrywa Akali, what the fuck! Gratulacje, Bezu! Nie wierzyłem! Ja też nie! Dobra, czyli proszę państwa, okazuje się, że najlepszym czempionem w League of Legends jest Yumi. Dziękuję. Do widzenia.